zgodno z ostatnim tematem naszej lekcji o katarzyście, przedłużyć ten temat konkretnej piosenki, której jest klucz tajemnicy mentalności pewnych wschodnich państw. Dlaczego? Za ostatnie 1000 lat. Po usłyszeniu tej piosenki możesz zdecydować, czy są możliwe przemiany w tych państwach lub nie. Ale ta piosenka napisana w 70-tych latach zrobiła próbę zmianą reżimu pewnego państwa. I to na jakiś czas udało się. I niektórzy sentencje tej piosenki, one aktualne nie tylko dla wschodnich państw, a dla tego państwa, zgodnie z zasadą terapii gestalt, ja jestem tu i teraz. No to moja prywatna wizja, może ja mylę się. No i to piosenka o sennym marzeniu, takie fantastyczne senne marzenie. Stąd ja nie mam odpowiedzialności za to, co tam napisano, bo to nie ja napisał, a Władimir Wysocki. Oj, uwielbiamy Władimira Wysockiego. No i ja poświęcam tę piosenkę panu Kaczorowskiemu i szlachetnemu społeczeństwu. Siadaj. Szlachetnej kampanii. Przepraszam, Ani. Troszkę dalej. Ja tu sobie. Niektórzy słowa, którzy nie do zrozumienia, bo to będzie w języku rosyjskim. Tu do nas. Siadaj tam. Wypić na kaca. Na kaca pochmielnie. Kabak, karczma. Żebracy, niżsi. Asystenty księża, popa, dziaki. No i tak dalej. Placha. Przestrzeń drzewa, na którą kat odcina głowę. W średniowieczu, może w innych czasach, tak. Zaśpiewać tu piosenkę Senne marzenie Władimir Wysocki recitalem. В сумне желтые огни и кричу во сне я. По времени, утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья, то ли куришь натощак, то ли пьешь с похмелья, эх, раз, да еще много-много раз, то ли пьешь с похмелья, в кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов, мне ж как птицам клетки, в церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан, ах, и в церкви все не так, как надо, эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня, хоть бы склон увить плющом, мне бы то отрада, хоть бы что-нибудь еще, все не так, как надо, эх, раз, да еще много-много раз, все не так, как надо, я по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, в чистом поле васильки, дальняя дорога, вдоль дороги лес густой с бабами и ягами, а в конце дороги той плохо с топорами, где-то кони пляшут такт, нехотя и плавно, вдоль дороги все не так, а в конце подавно. И ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, ребята. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Все не так, ребята, шестка не так, лопаки. Браво. To jest jedna z najbardziej popularnych piosenek Wysockiego.
Kiedy będziesz zemdlał, kiedy będziesz widziała, kiedy zakładam dary na oczy, będziesz tak spać. Kiedy przyjrzysz, to byś była w tym, co zrobiłeś. A paliły ci się bardzo? Paliły się. A dlaczego ci się włosy paliły? Papieros nie paliłeś. Włosy paliły ci? Nie, no takich pięknych włosów nie podpali. A dlaczego się paliły? Nie, coś się paliło. Co się paliło? Papierosy paliły. Papieros? Fu! Kto z was pali papieros? Nie. Ty palisz? Mam twoje papierosy. Masz papierosy? Ale co, czujesz nie? Śmierdzą, co? Papierosy są śmierdzące. Co, ręce śmierdzą? To nie dobrze. Widzicie? A wy palicie, to śmiecie. Wiola już nie pali, prawda? Nie. Nie chce? Nie, na pewno nie. Jak się czujesz, Wiola? Dobrze. Tak. Włoski fajne. Kalinka, uczysz włoski, one fajne są. Tak, bardzo ładne, wszystkie sami ci nie stoją. Nie? Nie. To ona by mi się paliła. Śliczna Wiola. Pięknie. Jak się czujesz? No. Dobrze się czujesz. Coś chciałeś, kolego? Sasza? Co chciałem? No, papierosy. Papierosy. Co on chce od ciebie? No, on twoje papierosy ci kupiłem. Co masz mu powiedzieć? Patrz na niego. Przeciwnie. No to ale te pieniądze, no co? Nie. No a co? Nie. No a co my tedy będą robić? Nie, bo są niezdrowe. Papierosy niezdrowe są. Nie. Ty rozumiesz, co mówię? Nie rozumiem, co papierosy niezdrowe. O nie. Kurde! Zawsze ogólnie masz niefa tutaj. Wiola, jesteś genialna. No i co ja mam dać pani? Brawo! Brawo! Nie, pan. Wiola odważna! Wielka jesteś, mała! Ja będę miała od dzisiaj! Wiola się świetnie czuje, patrz mi w oczka. Ode teraz. Połóż na pięknej plaży, odpoczniesz teraz raz. Połóż się teraz na plaży. Och, to śmierdzące papierosy. Czyli teraz śpi spokojnie. Dobrze, spokojnie śpi. I teraz, kiedy odrzucasz papierosy, od dziś zdecydowałaś, papierosy już są niepotrzebne. Dlatego dzisiaj będziesz spalała energię, która została odłożona w twoim tłuszczu. Tkance tłuszczowej. To jest tłuszcz. To jest energia twoja, która złożyłaś tu na później, a dzisiaj teraz, kiedy papierosy wrzucasz, spalasz ten tłuszczyk, dodatkowy tłuszczyk, który został włożony w brzuszku, popatrz ten brzuszek taki nieprzyjemny, takie mniej, a spalasz więcej. Odrzucasz jedzenie szkodliwe, nieapetyczne, nawet te padliny takie mięsne odrzucasz całkowicie, jesz tylko warzywa, owoce, jesz tylko te potrawy, które ci smakują, czujesz smak z potraw dobrych, smacznych, wyrzucasz
swojego stołu, to wszystko odrzuć teraz. Oczyszczasz stół, a na stole wstajesz tylko czyste jedzenie, świeże, czyste, smaczne, apetyczne. Jesz dużo mniej, a spalasz więcej. Codziennie czujesz się lepiej, lepiej, lepiej. Teraz działam na środkową część twojego mózgu. Tu jest mały punkt, w tym miejscu, które reguluje wszystkie procesy biochemiczne w twoim organizmie. Dlatego dziś teraz pobudzam naturalny instynkt smaku, powonienia zapachu, jedzenia i odczuwasz teraz smak jedzenia, apetyt. Apetyt twój jest przyjacielem, a nie wrogiem. Wsłuchujesz się w instynkt apetytu i jesz to, co czujesz smak i zapach jedzenia. I smakuje ci tylko to jedzenie smaczne, apetyczne, które ci smakuje, to jest możliwe, żywe, owoce, jest dużo smacznie, niskokalorycznych dań, a te wszystkie tłuste, śmierdzące jedzenia odrzucasz całkowicie w swoje życie. Wiem, że lubisz czekoladki, prawda? Lubisz czekoladki. Zobacz, ja ci teraz dam, kochanie, czekoladkę taką ostatnią. Ugryź ją, ugryź, lubisz. Och, bardzo. Teraz dam ci mydło, śmierdzące mydło do usta. Czujesz, jak pieni się w ustach, śmierdzi, cuchnące detergenty. Popatrz, jak ptaci śmierdzi, takie do pomyje. Patrz, jak śmierdzą, śmierdzące. I od dziś te wszystkie czekoladki twoje, słodycze, cukry, hipnotyzuję. Daj im smak. A ci śmierdzącego do toalety. Czujesz, jak idziesz do toalety i śmierdzi to z toalety. Myśla. Tak będą śmierdziały twoje czekoladki. Pomuchaj, śmierdzą czekoladki. Od dziś odrzucasz wszystkie słodzone rzeczy. Torciki. Zobacz ten torcik, jak piana śmierdzi. Popatrz, jak piana śmierdzi. Czujesz, jak ta piana śmierdzi. To jest piana mydliny, jak śmierdzi. Pomyję, pomąchaj, śmierdzą. Od dziś nie weźmiesz już tej czekoladki. Wyrzucisz ją. Poczujesz na smak, widok czekoladki automatyczne wymioty. A tu idzie do góry, wszystko wymiotujesz i wyrzucasz całkowicie. Wszystkie słodycze śmierdzą cukrem. Dlatego pijesz tylko herbatę, kawę niesłodzoną. A u ciebie nie ma już tych cukrów. Dzisiaj odrzucisz, oddasz kalince wszystkie. Wszystkie śmierdzące. Coca-Cola? No, można nieraz wypić, ale Pepsi Cola wyrzuć, bo na talii jak zwykłe te kole. Nieraz można kiedyś rzeczy wypić, nie za dużo, bo kola oczywiście też dobre daje znaki. Ale Pepsi jest palący, jak śruby pali. Popatrz, Pepsi polegał i rdze. Wiesz, jak pali. Tak to już będzie Pepsi paliło. Pepsi jest szkodliwe. Odrzuciłaś już, koniec, nie pijesz, popij wody, bo te Pepsi ci pali w brzuchu, tak samo śmierdzi, o te. A wszystkie słodzone te napoje wyrzuć, te różne wynalazki, tam takie... Fanty, Seven up, nie pijesz. Nie pijesz, co jeszcze? Lemoniady nie pijesz. Nie pijesz. A te takie, jak to w McDonaldach się je, to śmizwo. Fast foodów nie, tak nie jesz. Tak jest, zakodowaliśmy. I od dziś czujesz się bardzo dobrze, świetnie, dobrze czujesz się. Teraz czujesz się fajnie, po prostu twój brzuszek spada, spada, spada. I teraz, kiedy ja przykładam rękę do twojego brzuszka, odliczę do trzech i wrócisz do swojej pięknej, ładnej sylwetki. Kiedy być może miałaś kiedyś wcześniej, kiedy byłaś młoda. Takie nóżki zgrabne, szczupłe, płaskie brzusze, piękne piersi, buzia uśmiechnięta, radosna. I teraz ja odliczę do trzech i będziesz czuła siebie i ten brzuszek twój się zmniejsza. Raz, wciągnij powietrze i poczuj, jak brzuszek się zmniejsza. Dwa, teraz energetyzuj twój brzuszek. Świetnie, bardzo dobrze. Trzy, wciągnij, trzymaj powietrze, a ja teraz zakładam pas na twój brzuch, taki pas szerokości 20 cm. Zapinam ten pas i czuję, że ten brzuch to zostanie taki właśnie, jak kiedyś miał szczupły, zgrabny. Ten 58 cm. Tak jest, 58 cm. Tak, bo tak jest napis 58 cm. Pięknie. Poczęta rzeźka, radosna. Oddam ci. Jakie dobrze? No, fajki oddać dziś. Fajki oddała ci przecież, tak? Ja chcę fajki oddać. Pieniędzy. Fajki chcę, nie pieniędzy.
tak? Zacznij, zmęczony jesteś. A mogę jeszcze chwilę posiedzieć? Proszę bardzo. A pani Wiola gdzie siebie widziała? Nad morzem. Nad morzem widziała się, tak? No, jak była dziewczynką małą też? Tak. Tak, przyjemnie. A pani gdzie siebie widziała? Znaczy tak, najpierw u babci, później byłam nad morze, no i to co było mniej przyjemne, to była szkoła i... A szkoła mniej przyjemna była. Będziemy sobie w trakcie wracać do tych wspomnień. A pan gdzie siebie widział? Nad morzem. Nad morzem. Większość nad morzem zauważam, że widzi siebie. Ja już tak sobie oceniałem, że 80% lubi morze. A tak widział pan siebie w dzieciństwie, troszkę tak jak pani tu mówi. Szkoła, ci szkoła, jakieś tam inne wspomnienia pojawiały się tam. Czyli otwieramy swoją duszę i widzimy, proszę państwa, oczyma duszy. Kiedy zawężamy świadomy umysł logiczny, te 2-3%, które Einstein nazwał umysłem operacyjnym, wtedy chodzimy tu, na poziom duszy i widzimy oczyma duszy. To nie jest nasze wspomnienie takie, ale to, co w zapisie jest kamery naszej, którą mamy na trzecim oku, ale ona się tu zapisuje, mamy te wspomnienia. Niektórzy ludzie nie mogą dotrzeć do swoich wspomnień. Są problemy z dotarciem do tych wspomnień. Muszę powiedzieć, gdzie pani siebie widziała. Najpierw zobaczyłam się bezpiecznym moim jedynym odczuciu, które miałam z dzieciństwa, to jak babcia mnie trzyma za rękę, którą miałam bardzo krótko, bo szybko umarła. A no to trudno powiedzieć, po prostu czułam się, jakbym była dzieckiem skrępowanym, nie mogłam się ruszyć i... Wiązali pani. I te emocje zauważyły mi pani. Teraz daj torebkę. O! Miki, popatrz ty. No też do zdjęcia. Z tej strony, to tak? No. Jak macie swoje aparaty, to można jemu dać. Tak, mamy torebkę. Filmu trafić. A teraz wszystkie panie patrzą na ptaszka fotografa. Nie pokażę.
Thank you.